Dzień dobry, witam serdecznie. Z racji tego, że pół roku temu będąc tutaj nie pozwoliły warunki atmosferyczne na wejście na pozostałą część szlaku, jestem tutaj ponownie, a jestem na Szczelińcu Wielkim. Samo wejście na Szczeliniec Wielki to około 20-25 minut. Dzisiaj ponownie jestem tutaj, tak jak powiedziałem, i zamierzam kontynuować moją podróż. Hej! Trzeba oczywiście zakupić bilet wstępu na szlak, 6 zł ulgowy, 12 normalny, nie ma problemu, idę dalej. A samo przejście to jak widać na załączonym obrazku, na razie taki delikatny deptak drewniany, zobaczymy jak będzie dalej, podróż tam jest bardzo ciasno. Wiatr, deszcz, śnieg, różnego rodzaju warunki atmosferyczne tworzą bardzo ciekawe konstrukcje skalne i wychodzą z tego bardzo ciekawe rzeczy. Gdzieś tam możemy spotkać, a może nie będę zdradzał, zobaczymy na szlaku. Kilka schodków do góry i będziemy na szczycie. A dlaczego nie było możliwości wejścia na pozostałą część szlaku? Muszę zaznaczyć, że od listopada do kwietnia szlak jest niestety zamknięty. Można się poślizgnąć, jest tu masa lodu, masa wody i przypuszczam długo leżącego śniegu. Pojawiają się coraz ciaśniejsze miejsca, także idę dalej, hej. Jeżeli to jest to, co przypuszczam, to klękajcie narody. Nie, jeszcze nie jest źle. Ok. No i mamy pierwszą
konstrukcję skalną, że tak powiem, czyli małpolud, tak jak opisany na załączonym obrazku. Schodki prowadzące w dół, robi się coraz ciemniej i coraz ciekawiej. Ale w zimie musi być to naprawdę nieciekawie. Są łańcuchy po lewej stronie. Przypuszczam, że schody są oblodzone. A tu już się zaczyna naprawdę ciekawie. Fenomenalny wąwóz. Pójdźmy dalej. Co tu mamy za atrakcję? Ciemno się robi. Spokojne przejście, nie jest zbyt wąsko. Idziemy dalej. Jeszcze kilka schodków w dół i kolejny wąwóz. Według mnie fenomenalny widok. Drewniany deptak, zaczynają się schody i ładna wisząca skała nad schodami. Ale od razu się czuję bezpieczniej, jest podparta. No tu też to nieciekawie wygląda. Mam nadzieję, że jest bezpiecznie. No muszę przyznać, że ładne, strome podejście. Wychodzi się do góry, w prawo jest szlak, a w lewo, jak mniemam, kolejny taras widokowy. Pójdźmy zobaczyć, czy pogoda się poprawiła.
Jest na trasie oczywiście też troszkę schylania, ale nie jest źle. Idę dalej. Troszkę schylania, tak? No to mamy problem. Padnij. W sumie nie było tak źle. Troszeczkę ciasno, ale jest ok. A tu, jak się nie mylę, jakiś kurak. Ewentualnie kwoka. Pojawiają się też ławeczki na szlaku dla zmęczonych i to jest godne szacunku. Pojawia się kolejny ciemny moment i okazuje się, że znowu jest bardzo nisko, ale nie ma tragedii. I schodki do góry. Jak przypuszczam, zbliżam się do zejścia na dół. Tak, chyba tu jest napisane powrót. Mam wrażenie, że tędy zejdę do parkingu, do Karłowa. Samo zejście też spoko, oczywiście nogi cierpią bardziej niż przy każdym podejściu, standard. Mijam właśnie kolejne miejsce odpoczynku, fenomenalnie zrobione stoły biesiadne, a ja pomykam dalej na dół. I tak to wyglądało. Wycieczka odkładana pół roku, tak jak wcześniej wspominałem, z racji niedostępności szlaku, złych warunków atmosferycznych. Zszedłem na dół, idę w stronę parkingu. Ale będąc te parę minut na Dolnym Śląsku, nie jest to koniec atrakcji. I pokazywania oczywiście miejsc, które nie każdy turysta zna, a są godne uwagi. Teraz chwila odpoczynku, obiadek w uwielbianej przeze mnie gar kuchni i dalej pędzę.
a po pysznym obiadku oczywiście ciąg dalszy zwiedzania. Jedlinka Zdrój, mała miejscowość niedaleko Wałbrzycha, a posiada bardzo ciekawe rzeczy. Między innymi to, co jest przede mną. A przede mną dwa tunele kolejowe, jak się nie mylę, najdłuższe w Polsce, bo chyba 1610 czy 20, ale mogę się mylić. Jeden oczywiście czynny, jest torowisko, pociąg jeździ, drugi jest nieczynny, tory są już ciężkie lata rozebrane. Podejdźmy, zobaczmy, jak to wygląda. Nieczynny tunel można przejść, widać tam gdzieś daleko w głębi koniec tunelu. Pamiętam, lata temu przechodziliśmy go cały. Idzie się, idzie i naprawdę końca nie widać. Nie pamiętam, w którym roku został zbudowany. Jest też ciekawa historia na temat tego tunelu, ale nie chcę się rozwijać na ten temat, jak pewien gość tutaj z okolicy. Po środku tego tunelu jest oczywiście komin odprowadzający spaliny z parowozu. Także bez problemu mógł się tu schować nawet bardzo długi pociąg. Znam nawet miejsce, gdzie ten komin jest umiejscowiony. Potężne echo i ogromny chód. Jedna z ciekawostek na miejscu, 70 metrów dalej, znajdujemy przedwojenny budynek stacji kolejowej. Niestety, tak jak widać, stan agonalny. To tyle na dzisiaj zwiedzania, bo mam wrażenie, że ten film już jest zbyt długi. Ale spokojnie, ciąg dalszy nastąpi. Na razie, hej.